ten łazik był budowany bezpośrednio na zawody University Rover Challenge 2016, które odbyły się w ubiegłym roku, w czerwcu, w Utah w Stanach Zjednoczonych, w takim ośrodku The Mars Society, który generalnie służy do przeprowadzania symulacyjnych misji marsjańskich. I tam mieliśmy okazję uczestniczyć właśnie w ubiegłym roku w zawodach. Te zawody obejmowały w ubiegłym roku 4 zadania, z których pierwsze to przejazd po trudnym terenie, dalej pomoc astronaucie, kolejnym zadaniem był panel konstrukcyjny i ostatnie zadanie to było zadanie naukowe, które polegało na poborze próbki gleby przy użyciu naszego świdra, który był zamiennie montowany z tym manipulatorem. W związku z tym, że nasz zespół w tym roku jest troszeczkę mniej liczny niż zwykle, to troszeczkę mniej skupiliśmy się na tych zawodach w Stanach Zjednoczonych, a trochę bardziej skupiliśmy się na zawodach tych takich naszych środowiskowych, głównie tych, które będą miały miejsce w Polsce. I tak przygotowujemy się na pierwsze zawody w maju, drugie we wrześniu, więc zobaczymy, jak to będzie dalej. Chcemy się poprzez takie projekty rozwijać, bo to jest wstęp do przyszłej naszej pracy. Fundusze czerpiemy od sponsorów, a także z projektu Najlepsi z Najlepszych, jak również od uczelni i naszego Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa. Tworzeniem łazików koło naukowe się zajmuje od 5 lat. Było to spowodowane chęcią lekkiej zmiany profilu projektowanych obiektów tutaj. Po bezzałogowych aparatach latających chcieliśmy pójść trochę dalej i rozpoczęto pracę nad mobilnymi robotami kołowymi, umownie zwanymi łazikami marsjańskimi. W ciągu 5 lat powstały 4 konstrukcje i 4-krotnie koło naukowe wzięło udział w zawodach w Stanach Zjednoczonych.